Do przodu i za chwilę sytuacja taka, którą cały czas patrol szykuje się i sprawdza. Z przeciwnej strony wchodzi na teren mostu para osób, które są podejrzane. Tam praktycznie każdy cywil mógł wyciągnąć spod burnusa broń i próbować udowadniać coś, co tak naprawdę nie było w porządku dla naszych żołnierzy. Podobną sytuację żołnierze, ćwicząc wiele miesięcy tego typu sytuacje, mają opracowaną. Zwróćcie uwagę, jak się odbywa kontrola. Chłopaki załatwiają sytuację bardzo szybko. Jeden z naszych żołnierzy został postrzelony w czasie tego krótkiego spotkania ogniowego. Zabezpieczają teren. W każdej chwili może wybuch nastąpić, rzut granatu albo ogień broni maszynowej. Szanowni Państwo, i to jest ta część, którą tak naprawdę po tym wspaniałym pokazie szkolenia ogniowego chcemy Wam pokazać. Zwróćcie uwagę, te wszystkie procedury odbywają się dokładnie tak, jak powinny się odbywać. Pracuje sanitariusz bojowy, sprawdza, zakłada w tej chwili stazę, czyli opaskę uciskową na postrzeloną nogę, czyli zwykłą, tak jak kiedyś nas uczono na różnego rodzaju zajęciach Czerwonego Krzyża. To jest najbezpieczniejsza zasada przed utratą krwi. Uciska kolanem nogę, której została rozerwana tętnica, zakłada powyżej tego ucisku stazę, czyli zabezpiecza i sprawdza, zwróćcie uwagę, wszystkie ruchy, rozpina kamizelkę, zdejmuje broń, sprawdza, czy nie ma gdzieś dodatkowych ran, czyli przejeżdża dłoni po... Próbuje nawiązać kontakt z rannym. Cały czas pyta go, czy czuje, czy coś słyszy. Coś jest grane. Te krzyki nie są żadnymi takimi rzeczami, które prowadzą do jakiejś paniki. Chodzi o to, żeby dowiedzieć się, czy ma kontakt głosowy z poszkodowanym. Czy on jest w pełni, rozumie sytuację. Spokojnie. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, co robią koledzy z ochrony, chroniących tą sytuację zabezpieczenia. Wzywają medevac, czyli system ewakuacji medycznej z pola. Na chwilę prawdopodobnie uwiedzie pojazd, już pojechał, na jego wieży zabezpieczy całą sytuację strzelec RTF. Zauważcie, jak to się szybko dzieje. Każdy z nich czuje się jakby odpowiedzialny za całą sytuację. On może się znaleźć dokładnie w sytuacji, w miejscu takim, jak ich przyjaciel. Szybki załadunek, cały czas kontrola sanitariusza nad jego czynnościami życiowymi, czyli tego rannego, błyskawiczna ewakuacja. Patrol zabezpiecza ewakuację. Zwróćcie uwagę, cały czas pilnują swoich kątów, swojego zabezpieczenia. I w tej chwili powoli sama sekcja wycofuje się. Ostatni zabezpieczają, pada komenda, wycofywanie się, zabezpieczenia tyłu i za chwilę wracają na teren swojego patrolu. To, że jeden z przyjaciół został ranny, nie oznacza to, że ich zadanie się skończyło. Wracają
i zabezpieczają dalej te zadanie, które mieli wydane. A ranny w tej chwili dojeżdża do miejsca, gdzie będzie lądował helikopter, czyli kolejny etap medewaku, czyli ewakuacji medycznej, i odleci do najbliższego punktu sanitarnego lub szpitala. Podziękujmy olbrzymią burzą oklasków naszym rekonstruktorom, bo naprawdę pokazali to na zasadzie takiej, jak to się odbywało. Szanowni Państwo, tak właśnie ten kontrolowany chaos, tak wygląda pole bitwy, współczesnego pola bitwy. Proszę zwrócić uwagę na zachowanie żołnierzy, proszę zwrócić uwagę na zachowanie najemników. Każdy z nich był szkolony w ciut innym stylu, w ciut innych zasadach. Zwróćcie uwagę, dowódca dodaje komendy poruszające się przy pomocy szachownicy, podobnie zwiadowczy, zatrzymuje się dowódca naszego zwiadu, przeprowadza krótką rozmowę z przeciwnej strony. Oni się po prostu patrzyli na pieniędzy. Taka jest podczas wszystkie strony konfliktów obecnych robią to w ten sposób, że jeśli mogą, starają się żołnierzy wprowadzać tych, którzy walczą po prostu dla pieniądza. Zwróćcie uwagę, co jest... Zawsze to powtarzam, co ładniejsze dziewczyny mogą spróbować tradycyjnej wymiany koszulek z naszymi chłopakami. Uwaga, dziękujemy, pokłos. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gracz i przyjaciele, oni dziękują serdecznie.